co, próbujemy? Uwaga. Dobra, posłuchamy. Zobaczmy jeszcze ten, końcówkę. To po raz pierwszy usłyszałem 3/4 płyty dzisiaj. Byłem sam ciekaw, jak się powiedzie ten eksperyment. Eksperyment w postaci studia umieszczonego właśnie tutaj w lesie. Przepraszam. Bardzo podoba mi się pomysł połączenia wyjazdu wakacyjnego z pracą studyjną. Byłem bardzo ciekaw, czy technicznie będzie można uzyskać efekt taki jak w normalnym, prawdziwym studiu, ale się okazuje, przy dzisiejszej technice jest to osiągalne. Ja dzisiaj po raz pierwszy wysłuchałem 11 piosenek i jestem bardzo mile zaskoczony. I mam nadzieję, że ta płyta ukaże się w połowie listopada. Natomiast już we wrześniu, na początku września, na pewno będzie pierwszy singiel, oczywiście teledysk i rozpocznie się normalna promocja tej płyty. Także do usłyszenia we wrześniu. Nie ma możliwości, żeby w tej chwili odpowiedzieć na to pytanie, jaka będzie ta płyta, bo ta płyta powstaje na kilku etapach. Ona powstaje, w tej chwili właściwie powstała już w takiej warstwie instrumentalnej, powstały kompozycje, powstały aranżacje. Mamy informacje na jej temat takie, że wiemy, że ona będzie świetnie nam się spełniać na koncertach, bo jest to taka bardzo żywa muzyka, która oparta jest na bardzo oszczędnej aranżacji. Największe pytanie, które jeszcze pozostało bez odpowiedzi i wtedy będę mógł powiedzieć, jaka to będzie płyta w momencie, będę mógł odpowiedzieć na to pytanie w momencie, kiedy powiedzmy będę miał 3/4 gotowych tekstów. Za każdym razem następuje we mnie już samym takie dramatyczne pytanie, czy uda się do tego napisać teksty, które
wiarygodnie opiszą to, co we mnie gdzieś tam siedzi, bo jest to największa trudność każdej płyty. Także w tej chwili, jaka będzie to płyta, to mogę powiedzieć, że jak ona pachnie, jak ona brzmi, jak ona będzie brzmiała na koncertach, ale jeszcze nie wiem, o czym będzie ta płyta i jest to robota na co najmniej dwa najbliższe miesiące.